Cześć moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie w nowym, kolejnym odcinku. Co dzisiaj mamy fajnego do zrobienia, już wam pokazuję. Takie casko mamy dzisiaj u nas na serwisie. Harley Davidson Bagger. Nie wiem jak się to wymawia, chyba dobrze. No taki fajny motocykl z wieloma bajerami. Co dzisiaj będziemy tutaj naprawiali? Nie mechanikę, nie mechanicznie, bo mechanicznie jest ten pojazd sprawny, ale zaraz wam pokażę, co tutaj jest fajnego. Pokażę wam tu, takie fajne bajery są, bo to dosyć mocny motocykl, ciężki znaczy. Włączę sobie. Opuszczane i podnoszone pneumatycznie zawieszenie. Śmiało można sobie podnieść. Przód. Tył. Oczywiście sprężarka pracuje. Co tutaj nie działa, moi drodzy? Co tutaj nie działa? Nie działa audio, które tutaj jest dołożone. Zaraz wam pokażę. Muszę tylko otworzyć te tylne kufry. Zobaczcie, w kufrach mamy takie głośniki, tutaj jest subwoofer, tutaj jest wzmacniacz. Tutaj właściciel tego pojazdu, klient mówił mi, że któryś z przewodów się odpiął, dokładnie nie wie który. Gdzieś tu coś poleciało po jakiejś, po masie coś się zaiskrzyło, jakieś bezpieczniki się spaliły. No i przestało to działać. Tu są głośniki średniotonowe, tu jest głośnik wysokotonowy z przodu. Także tak to wygląda. Powiem wam, no fajnie to ktoś wymyślił, tylko kurde, taka zwrotnica, mogło to być gdzieś zamontowane na sztywno moim zdaniem, ponieważ no wiemy, to jest motor, tu wszystko się kiwy, koleboce i potem robią się jaja, prawda? Także musimy do tego dojść, co tutaj się działa. Ogólnie nie pracuje radio, radio nie działa, nad Bluetooth coś tutaj działa, jeśli się klient łączy przez telefon. Ale samo radio nie daje żadnego dźwięku, więc no, coś jest nie tędy. Ja wam jeszcze pokażę po włączeniu, znaczy nie wiem kto to tak zrobił, abym tego w takim motocyklu nie zrobił. Taki knyfel, że włączają się wzmacniacze. Jak słyszymy, wzmacniacze wydają takie dziwne piski. No ale niestety po włączeniu radia poczekamy, aż się to napompuje. Dobra, napompował się kompresor powietrzem. Zobaczcie, jakieś piski dziwne. Głośność radia daje nam maksa. Żadna stacja nie gra. Coś się tutaj dzieje. Podejrzewam, że coś tutaj jest źle podłączone. No. Nie wiem, czy antena jest tutaj jakaś w ogóle. Gdybym włączył jakąś stację, żeby... O, jedynka na przykład była. Spróbujemy jeszcze. O, coś się działo, powiem wam, ale widzicie, jedynka się zapaliła na chwilę. O. Jakby to radio łapało między stacjami. O, Radio Express tu powinno się zapalić, ale przy... nie łapie. No 90 to jest u nas taka lokalna stacja, która ma naprawdę mocny nadajnik i nadaje z siłą około 8 dBm. To jest bardzo silny sygnał. Na analizatorze to kiedyś mierzyłem. No, ale tutaj mamy totalną ciszę, nawet nie wyświetla się, że to jest Radio 90. Coś jest nie tędy, no. Powinno się, radio jest zmutowane na pewno, ale powinno się zapalić. Nie wiem, czy automatycznie poleci. Nie, nie ma jakiegoś skanu. Dobra, zostało mi to rozebrać z przodu. Zobaczymy, co się tam będzie działo. Odłączymy te wzmacniacze. Spróbujemy sprawdzić, czy jest jakiekolwiek audio na samym radiu. To by była chyba część pierwsza, jak na razie. Jak widzicie, mam to już rozebrane, podłączyłem to, ale zobaczcie, po podłączeniu
Wygląda na to, że gdzieś tutaj płynie składowa stała napięcia z radia. To znaczy, że to jest takie napięcie, które nie jest odfiltrowane, że tak powiem, w uproszczeniu przez kondensator. I biegnie sobie tu jakieś napięcie. Ja spróbuję to zmierzyć. Przyłożę sobie na przykład do masy. Jak ja to mam pokazać? Czekajcie, bo nie mam tego. O, przyłożę do masy i do masy radia i do styku tego cincha. Zobaczcie, 3 V płynie na masie. I to samo mamy minus 3 i plus 3. Ha, dobra. Coś mi się wydaje, że ktoś tutaj podłączył to wyjście głośnikowe do cincha zamiast jakiegoś auxa użyć, którego nie wiem, czy tutaj w ogóle jest. Muszę to rozbroić. Nie mam tutaj nawet schematu do tego, żeby to ogarnąć. Dobra, zobaczymy. W każdym razie musiałbym tutaj generator podłączyć, zobaczyć, czy tu w ogóle jest jakiś, czy te wzmacniacze działają prawidłowo. Dobra, lecimy dalej. Tak, moi drodzy, po prawie godzinie szukania doszedłem do tego, że z tych przewodów nie wychodzi w ogóle żaden sygnał. Ani po Bluetoothie, że to tak powiem kolokwialnie, ani sygnał z radia, nie ma w ogóle sygnału audio. Więc żeby sprawdzić ten wzmacniacz, no nie mam jak. Można to zrobić na dwa sposoby. Włożyć do środka, o, jakby działał, buczy. A ja to sprawdzę przy pomocy generatora. Mam taki generator, który generuje nam tutaj sygnał sinusoidalny o częstotliwości 1 kHz. Jest sygnał audio. 50 mV w RMS-ie, bo taki sygnał się podaje skuteczny, rzeczywisty do takich, że tak powiem, urządzeń. Podłączyłem sobie tutaj przewód cinch. Podłączam go tutaj do wzmacniacza. Coś buczy, jakby masy nie było. I po włączeniu generatora powinniśmy słyszeć pisk. Mamy lewy kanał, który działa. Prawy też działa. Tutaj również. To nie wiem, co jest. To jest chyba wyjście. Zatem możemy z powodzeniem, że tak powiem, powiedzieć, że ten wzmacniacz nam działa i bardzo dobrze. Więc wzmacniacz możemy wykluczyć, ale takie buczenie się tam pojawia. Nie wiem, czy słyszeliście. Już wcześniej próbowałem, jeśli ja tę masę cincha, tej wtyczki audio podłączę z masą całej instalacji, z minusem, buczenie nam się tutaj gubi. Więc podejrzewam, że jeśli ten przewód się gdzieś tam zwarł z jakąś masą, no i poszedł po prostu prąd na masę w tym radiu, gdzieś coś albo w radiu się wykopciło, albo jakiś kondensator, który łączy nam tą masę jeszcze z całą płytą główną, albo bezpiecznik, bo czasem tak się zabezpiecza takie rzeczy, po prostu się coś przepaliło. No nie mając masy, ten wzmacniacz będzie tak buczał, że tak powiem. Jeszcze sprawdzę. Moment. O tu. Dokładnie jakiś sygnał, jakby się to odbiera wszystkie zakłócenia. Kurde, no musiałbym to sprawdzić. Ohmomierzem mierzyłem tutaj. Aha, musiałbym zmierzyć ohmomierzem jeszcze tą masę. Dobra, sprawdzę to sobie jeszcze i za chwilę wracam. Słuchajcie, doszedłem do tego, że mierząc ohmomierzem nie mamy tu żadnego przejścia, to znaczy, że to jest odseparowanie od masy, chyba że to jest wzmacniacz specjalnie dedykowany pod to radio, ale powiem wam tak, nie podoba mi się sposób wykonania tych przewodów. Zobaczcie, przewód tak zrobiony, takie coś, w sprzęcie za tyle kasy, nie do końca mi to pasuje. Muszę teraz, dostałem rozpiskę od znajomego ze schematem podłączeń pinów do tego radia, muszę to rozebrać wszystko tutaj, odpiąć i sprawdzić, jak to jest podłączone, jak to działa. Zobaczcie, kablologia jest taka dosyć spora, więc wszystko to muszę rozpiąć i się tam dostać. Jak widać, radio mamy praktycznie rozebrane. Zobaczcie, tak to wygląda w środku. Muszę jeszcze zdemontować całą płytę główną i dostać się do środka, żeby dostać się do tego układu scalonego, który musimy wymienić, który muszę wymienić. Muszę to wszystko tu odkręcić. Oczywiście za chwilę to pokażę.
Tak właśnie wygląda układ, który musimy wymienić. Jest tutaj taki sam jak tutaj nowy. Jest problem z wylutowaniem, bo jest przyklejone na kleju. Muszę każdą tutaj nóżkę po kolei odlutować, podnieść. Z drugiej strony to samo i dopiero odkleić to z tego. Zobaczymy jak to pójdzie. Układ udało się wylutować, jak widzicie musiałem niestety każdą nóżkę po kolei odginać do góry i dopiero klej mi puścił. Także oczyszczę tutaj druk i nałożę nowy układ. Jak widzimy układ wymieniłem, jest wylutowany nowy. Teraz zostało nam złożyć całe radio. Oczywiście i podłączyć i uruchomić. Zobaczymy czy będzie działało. No jak się okazało jeszcze, moi drodzy, że jest tutaj wybruszony kondensator. Widzicie, jak go spróbuję jakoś tak sfilmować, zobaczcie. Taki kondensator, jeśli jest wybruszony, to znaczy, że już coś z nim jest nie tak. Wymieniłem profilaktycznie go na nowy, ale nie taki SMD, tylko taki, że tak powiem, low ESR o małej oporności. No i ten na pewno dłużej wytrzyma elektrolit, także jest lutowany nowy oczywiście i powinno być wszystko ok. Niestety, moi drodzy, nie włączę tutaj żadnej muzyki, naprawdę wymiata ten sprzęt niemiłosiernie. No nie mogę niestety nic włączyć, bo YouTube mi to zaraz zablokuje, wytnie mi film i jest koniec, także nie ma to żadnego sensu większego. W radiu wszystko działa jak należy, także jak to tu się przełączało. Radio działa, także no. I tak to co chciałbym wam tutaj odzwierciedlić i tak by nie odzwierciedliło tego u was przez YouTube'a, bo YouTube u niektóre częstotliwości po prostu obcina, więc ten dźwięk nie jest tak do końca, że tak powiem, słyszalny. Myślę, że się ten film wam podobał, znaczy jeśli wam się podobał, proszę o łapkę w górę, moi drodzy. Zapraszam do oglądania mojego kanału, no i jeśli macie problem z takim radiem, zapraszam. Co jeszcze miałem zrobić? No właśnie. Chciałem się pokazać na kamerze, a coś mi się z telefonem tu chrzani. Dobra, moi drodzy, lewa w górę oczywiście. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i do następnego filmu.